Dzień dobry, Jan Piński i Tomek Szpegert, były wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego. A my dziś e, rozmawiamy o dożywociu dla Jarosława Kaczyńskiego, który kończy dziś 70, 75 lat. Więc e, dużo zdrowia, panie prezesie, żeby pan e, miał odsiedział jak najwięcej z tego wyroku. E, co prawda, tak mówiąc, zupełnie serio, to. Nie podejrzewamy, żeby Jarosław Kaczyński dożył od siatki i końca procesów. Natomiast, no to jest bardzo... Siatki dożyje, Janku, także ja też życzę panu, panie Jarosławie, 100 lat. Po prostu 100 lat, a później na wolności już. Później już na wolności. Tak, a ja ty jeszcze tylko, szanowni państwo, zanim przejdziemy, przypomnę, że jest... Noce z Dudą, no to mamy tutaj dzięki Jarosławowi Kaczyńskiemu, mamy tą książkę. Szanowni Państwo, to on wymyślił Andrzeja Dudę. Dzisiaj jeszcze pogadamy o 10.15, o kandydatach na prezydenta, a na razie przypomnimy Wam, kim jest Jarosław Kaczyński. A ta książka jest do nabycia na stronie hognot.pl, a także dla tych, którzy chcieliby zamówić za granicę wysyłkę na stronie capitalbook.com.pl polecam też szanowni państwo, to już ostat, przedostatni dzień, jeszcze kto, kto z państwa jeszcze nie nabył to naprawdę warto, um, historia na weekend w dobrych kioskach, w dobrych empikach, chociaż w empikach to zwykle sprzedajemy prawie 100%, więc pewnie już pod koniec jest bardzo trudno dostać, więc, ale w kioskach jest więcej, ja polecam Tomku, Jarosław Kaczyński. Przede wszystkim od przypomnijmy i odczarujmy, to nie był człowiek opozycji. To był człowiek, który otrzymał od rodziców kontakty z ówczesną nomenklaturą, który zaczynał jako gwiazda dziecięcego filmu Perelowskiego. Mam taką historię człowieka, który studiował w... i którego wykładowcą był ojciec braci Kaczyńskich pod koniec lat, przepraszam, to było już po, po tym w latach 80. I to był facet, który kazał na przykład temuż mojemu rozmówcy. Wypiąć opornik z klapy, bo inaczej by u niego nie zaliczył. I on opowiadał, że to był człowiek zdecydowanie, nawet w latach 80., mocno stojący za reżimem w prl -owskim. Na początku lat 50. oni otrzymali mieszkanie. Próby wytłumaczenia tego, że to było mieszkanie, które zostało przekazane do remontu, i za ten remont ktoś pozwolił rodzinie Kaczyńskich młodej mieszkać. W nim to jest po prostu nie wytrzymuje, szanowni państwo, te próby śmiechu. To dziś taka, taka transakcja wywołałaby zdumienie. W powojennej Warszawie mieszkanie samodzielne było na wagę złota. Dostawali je tylko i wyłącznie naprawdę mocni notable partyjne. Jeżeli ktoś miałby dla siebie w ogóle 80-metrowe mieszkanie dla czterech osób, to zwykle po prostu wchodziła mu komisja i mu dokwaterowywała na przykład jedną rodzinę do tych 80 metrów. To w ogóle po prostu, to były, to były wielkości w powojennej Warszawie po prostu niespotykane. Za co dostała rodzina Kaczyńskiego, dzięki komu została, to jest, drodzy Państwo, jeszcze kwestią spekulacji, czy to były usługi, które Raymond Kaczyński świadczył, niektórzy mówią usługi edukacyjne, czyli był takim członkiem czegoś takiego ówczesnego kolegium humanum, czyli przyznawania partyjniakom, jak najszybciej dyplomów, które chcieli po prostu. Nadrabiać awans e, społeczny, żeby mieć jakieś podstawy do, do tego. No, potem w 1960 roku e, możliwość e, nagrania e, udziału w filmie dla dwojga dzieciakowców to jest po prostu nierealne. Ktoś musiał wyrazić na bardzo wysokim poziomie zgodę na to, żeby bracia Kaczyński e, te. E, e, na, na, na to, żeby bracia kaczyńscy wzięli udział w tym e, filmie. E, wreszcie e, chyba najbardziej taki jaskrawy przypadek e, protekcji, czyli e, kaczyński, który e, nie zdaje z klasy do klasy, nie zdaje z trzeciej, e, z, e, to wtedy była siedmioklasowa, czyli nie zdaje z trzeciej do czwartej klasy. E, maturalnej, z tak powiem z dziesiątej, bodajże z dziesiątej do 11, bo chyba tak to się jakoś wtedy liczyło. No i teoretycznie powinien rok dłużej spędzić w szkole średniej, a może dłużej jeszcze, bo nie zdaje uwaga z języka polskiego, z języka angielskiego i z przeposobienia obronnego. Szczególnie ten język polski szokuje, że z domu, tak zwanego inteligenckiego, co lubi podkreślać Jarosław Kaczyński, dostaje facet pałę z języka polskiego. No ale wtedy się zgłasza, tu mamy bardzo dokładne, wieloźródłowe relacje, mamy z tego, jakby to ująć... Panią Annę radziwiłł tak, ale tam jest wielo źródło, bo jest jeszcze, tak. bo żyją jeszcze nauczyciele, którzy tak. byli, że przyszedł um, ówczesny kurator Warszawy, kurator, który później był, znaczy też Mi prominentem. ministrem szkolnictwa. Tak, ale wtedy był, już wtedy był prominentem działaczem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Jerzy, Kuberski. Jerzy tak, Kuberski. Kuberski. I on spróbował nacisnąć na Radę Pedagogiczną, żeby przepuściła Jarosława Kaczyńskiego do następnej klasy. Rada Pedagogiczna się postawiła, no to Kuberski zabrał brata i znalazł mu szkołę, która go po prostu na krzywy ryj dopuściła. To nawet kiedyś Kaczyński stwierdził, że w sumie to chyba ma nielegalną maturę. No, prawda jest taka, że to tylko pokazuje, jakby to powiedzieć, protekcję. Potem na studiach był prowadzony, bo chyba tak to trzeba mu powiedzieć, przez oficera politycznego, profesora Elicha, takiego oficera politycznego z czasów wojny. Nie mamy źródeł, ale można domniemywać, że w tamtym czasie już Jarosław otaczał się, był w tych kręgach, krótko mówiąc, gejowskich ówczesnej Warszawy i to mogło mieć też jakoś tam wpływ. Wiemy o tym, że pod koniec lat 70. bywał na takiej zwanej liście Jerzego Waldorfa, który zapraszał taką śmietankę warszawskich gejów. Ta lista trafiła później w ręce Mieczysława Wachowskiego, legendarnego wiceprezydenta Ksywa Kapciowy, bo tam został przyłapany na noszeniu kapci Lechowi Wałęsie i Jerzy Urban go tam po prostu otagował jako Kapciowego. On był takim człowiekiem do zadań specjalnych Lecha Wałęsy, który, krótko mówiąc, no ścigał się z Jarosławem Kaczyńskim, bo robił to samo, co robi Jarosław Kaczyński, czyli też gromadził po prostu materiały. No, ten pojedynek Wachowski kontra Kaczyński zdecydowanie Wachowski wygrywał w tamtym momencie, bo to z pałacu prezydenckiego poszły przecież słynne teksty, że zapraszamy Alecha Kaczyńskiego z żoną i Jarosława z mężem. Tomku, e, facet, który, któremu się nie udało zbudować dyktatury, e, moim, e, jakby to powiedzieć, moim zdaniem głównie dlatego, że otaczał się zbyt wielką liczbą miernot. Nawet e, e, Józef Piłsudski, który też gustował w ludziach, e, którzy no, nie byli specjalnie wybitni, ale główną taką e, Głównym czynnikiem wyróżniającym otoczenie, że tak powiem, Józefa Piłsudskiego było to, że faceci musieli być bezgranicznie oddani Piłsudskiemu, musieli się być w nim zakochani, musieli go podziwiać, musieli być pod jego urokiem osobistym. Jarosław Kaczyński nie ma takiego uroku osobistego, jakiego mia, jak, jak, jaki miał Piłsudski, to, to jest bez wątpienia. Ale Piłsudski miał ludzi wokół siebie, no jednak. Znacznie bardziej niebezpiecznych, znacznie bardziej groźnych, którzy coś sobą reprezentowali. To nie były same miernoty. Dlatego mu się to do tej, do tej dyktatury udało mu się doprowadzić. Jarosław Karczyński no, miał taką parodię. No, no, przyznaj, że no, Wąsik i Kamiński w roli e, Jeżowa e, i e, Jagody. Jako farsa, Janku, tak. Tak, ale to jest, to, Szanowni Państwo, to jest po prostu niewiarygodne. Jak facet, który jest po prostu klinicznym alkoholikiem, który czołga się po prostu po nocach do monopolowego o, o, o tym, żeby z psem i ma być tym człowiekiem, który budzi postrach wśród ludzi który twardą ręką zaprowadza rządy Jarosława Kaczyńskiego. No, no, nawet gdybyśmy śmieli, chcieli się ich bać, to, to, to było trudno. Tomku, Jarosław Kaczyński, takie pytanie jakby wyciącone twoim zdaniem, gdzie Jarosław Kaczyński się wywrócił, jeżeli chodzi o tą budowę dyktatury? Jarosław Kaczyński był idealnym naprawdę obiektem do polowania dla służb. To znaczy, dziecko dwóch młodych osób, które wcześniej były w Armii Krajowej i no zostawiły swoich kolegów, swoje koleżanki, i dlatego, żeby mieć ważną pozycję w tej nowej rzeczywistości, no, odcięły się od niej całkowicie. A... Nie chcę tutaj, tutaj już y, m, mówić o szczegółach, natomiast y, zapłacili dużą cenę za to, za, za to, że się odcięli, bo przecież ojciec Jarosława Kaczyńskiego był niekwestionowanym bohaterem wojennym, odznaczonym przy czym Virtuti Militari. Jarosław Wiedzi znał tę historię ojca i w jakiś sposób go przez to... Y, Nienawidził, ale nienawidził go także dlatego, ponieważ ojciec nie mógł zaakceptować jego orientacji seksualnej. Także pomyślcie Państwo, dziecko ludzi, którzy tak zaczynają, młodych ludzi, którzy tutaj, jak powiedział o tej sytuacji w Warszawie, bo to jest niezwykle ważna okoliczność o, o, tym, o tym mieszkaniu i, i o tym, że ci młodzi ludzie nagle zyskują niezwykle ważną pozycję. U Jarosława Kaczyńskiego od dzieciństwa była budowana ta wyższość nad innymi ludźmi. A z drugiej strony, w domu był, no, miał duże problemy ze względu na swoją orientację seksualną, bo i, i mama miała do niego pretensje, a ojciec naprawdę olbrzymie. E, pomimo tego, ta olbrzymia wyższość, pomimo tego uprzywilejowana pozycja w społeczeństwie, no to co Janek powiedział e, tutaj, kwestia e, zgody na to, żeby bracia Kaczyńscy wystąpili w tej, Produkcji PRL-owskiej. No, Szanowni Państwo, tam nie było przypadków, tam byli tam byli wszędzie oficerowie obiektowi, którzy sprawdzali te życiorysy, życiorysy, rozwalały ludzi. To, widzicie Państwo, tutaj funkcje działu kadr były takie, że przychodzono i po prostu wołano ludzi, którzy musieli pisać życiorys czasami raz w miesiącu. Jeżeli się nie zgadzały jakieś, żartuję, kropki czy przycinki, to to był powód do tego, żeby ci ludzie e, tracili swoje stanowiska, że mówią nieprawdę w swoim, w swoim życiorysie. I tutaj nagle okazuje się, że e, z takim e, życiorysem rodziców kaczyńscy mogą robić taką karierę. No i dalej no to, co Janek mówi o szkole. I zobaczcie Państwo, kwestia, czy dziecko tak ukształtowane, później młodego człowieka tak uształtowanego, który później jeszcze okazało się, no, że był gejem. Wiadomo, jak to było traktowane w PRL-u. Czy sądziliście Państwo, że służby specjalne pominęły? To, ten, 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 ten wątek, ten fakt i zostawiły to. Służby PRL-u były niezwykle sprawne, naprawdę były bardzo sprawne. Wywiad był niezwykle sprawny, ale wywiad też, i szczególnie ten polityczny. I, szanowni Państwo, i później to, co w jaki sposób Kaczyńskiego kształtowano, to znaczy, pokazywano mu to, 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 co on lubi, czyli to, że on jest wyjątkowy. On nie mógł być werbowany przez agenta KGB. Wasina, to był ktoś więcej. On nie mógł być prowadzony przez jednego z oficerów PRL-u, bo, bo, bo formalnie nie był profesor Erlich w żadnych służbach, ale był czymś więcej, rzeczywiście ideologiem. On potrafił z różnym tym, tym ludziom w służbach wręcz pokazywać drogę, w jakim kierunku mają działać. I dla Kaczyńskiego to była nobilitacja. Kaczyński no, musiał jeszcze później do tego i mi tu dołączyć, to że mama walczyła w Powstaniu Warszawskim. Pani e, Kaczyńska otrzymała pracę w takim elitarnym miejscu. Pracowała też tam część mojej rodziny, e, między innymi pan profesor e, Jarosław Rudniański w Instytucie Badań Literackich. I Dlaczego pomyślcie Państwo z, tym, z tymi naleciłościami? Tam dostała pracę pani Kaczyńska. Ja już nie będę się odnosił szczegółowo do tych wszystkich różnych pseudonimów, do tych wszystkich materiałów. Materiałów e, na razie nie ma, ktoś te materiały trzyma. E, spodziewam się, że, że to jest elementem szantażu Jarosława Kaczyńskiego. Natomiast patrzymy na te wszystkie wydarzenia, te wszystkie fakty, jak, jak, jak działały służby i jak to wszystko układało się w innych przypadkach. Tutaj mamy twardą, e, twardy przypadek te, tego kontaktu Jarosława Kaczyńskiego z Wasinem. To jest rzecz niezwykle istotna. E, chwała Tomaszowi Piątkowi. E, on pierwszy tę okoliczność... Odnalazł i, i, i pokazał opinii publicznej. Niezwykle ważne. Jarosław Kaczyński próbował to zaciemniać, e, wcześniej mówiąc o tym, rozumiejąc, że, że to może być gdzieś wyciągnięte, ale zmieniał nazwisko na łasin. To taka, taka typowa metoda. E, no i szanowni Państwo, taki człowiek dalej, który jest wychowany w tym poczuciu wyższości. E, Ewidentnie y, dzięki jakim, jakiemuś parasolowi, jakiejś pomocy y, rosyjskich służb, bo no to możemy już powiedzieć y, stuprocentowo, bo patrząc na, na te rzeczy, y, które się wydarzały w życiu Jasława Kaczyńskiego, te znajomości, ten krąg osób wokół niego, tego co się działo, no, szanowni państwo, no... Kto na tym zyskiwał, kto miał kto, kto, kto z tego korzyść? No, Rosjanie. No cały czas, no, a, a najbardziej od 2015 roku. I Kaczyński właśnie w ten sposób funkcjonował. Ale teraz, już po e, przegranych wyborach w 2023 roku, to teraz jest taka droga od wielkości do śmieszności. Bo Jarosław Kaczyński nie umie, e, zachować tej swojej pozycji na scenie politycznej i te wszystkie kroki no, w zasadzie to jest jakaś samodestrukcja. To co, to, co on robi, bo patrząc tak na dłuższą metę, Kaczyński dużo lepiej by funkcjonował, gdyby zszedł y, z tej sceny jako człowiek, który, no tak, tak, tak jak on się wzoruje jak, jak kiedyś Piłsudski, no wycofał się do, do Sulejówka i de facto knuł i dalej rządził. Później wrócił na pełnej tej Wiecie Państwo, jak to, jak to można określić? Łukaszenkiego czegoś takiego nie ma i nie będzie, bo każdy z tych jego działań, każde z tych, tych jego działań, ono już teraz, dawniej to mogliśmy jeszcze gdzieś e, mieć wątpliwości. Rzeczywiście wiedzieliśmy, wiedzieliśmy tak, jak jest teraz, już przekonaliśmy się, jaki jest, ale kiedyś mieliśmy wątpliwości, czy, a może on rzeczywiście jest zdolnym człowiekiem i potrafi przewidywać tyle działań i, i, i to jest taki widiony polityczny? No nie, no te część jego, jego mitu to był Pegasus, prawda? Tych, tych wizji politycznych. W momencie, kiedy utracili Pegasusa, utracili de facto już możliwość ingerowania w prywatność ludzi, no to nagle się okazało, że jest olbrzymi problem. Koch. ja powiem w ten sposób. Jarosław Kaczyński dzisiaj będzie bardzo smutny, dlatego że zakładam, że dziś będzie miał jakąś chwilę refleksji, że to jego działania doprowadziły do śmierci brata, przecież to nie są tylko jego urodziny. On nie ma takiej refleksji, Janku. Moim zdaniem on wypiera tę rzeczywistość. On e... o tym nie pamięta. Ma to być... jest człowiek, Janek, on, on moim zdaniem przeszedł dobre pranie mózgu przez Wasina, bo wiesz, że w ten sposób... Yy, uczy się ludzi reagowania na wariograf. Ci ludzie naprawdę są przekonani, że mówią prawdę. Chociaż gdzieś w tle... Ja powiem tak, że jego wściekłość, to, że na przykład pozwał Waldemara Kuczyńskiego za słowa prawdy, że Lech Kaczyński jest odpowiedzialny za śmierć 95 ludzi. Tak naprawdę to 94, bo pan Andrzej Błasik, szef lotnictwa, jest, ma taką samą odpowiedzialność, a może nawet większą niż Lech Kaczyński, ponieważ. Był pilotem i, jakby to powiedzieć, miał większą wiedzę. Całość tego w ogóle polecam, szanowni Państwo, do takiej refleksji. Rozmowy moje z Panem Majorem Arkadiuszem Szczęsnym, tam Macie dokładnie wszystko wyjaśnione. Pan Major wszystko wyjaśnia. Jak doszło do katastrofy. To była po prostu e, trwająca dwa lata operacja demontażu procedu. Bardzo ciekawą hipotezę e, postawił pan e, pułkownik Piotr Woński, twierdząc, że rosyjski zamach mógł polegać na tym, że e, po prostu wsparto tendencję do likwidacji procedur, które zapadły w kancelarii prezydenta, bardzo tak mocno grając, to mówię, takie rzeczy wiesz, na ego Lecha Kaczyńskiego. Mm. wiecie Państwo, no, służby generalnie mówią, że podstawowym elementarzem działań służb specjalnych to jest bajka Lis i Kruk i jak Państwo to dla tych, którzy nie pamiętają, Lis po prostu zachwyca się głosem po prostu Kruka, aż kiedy ten w końcu chce coś powiedzieć i wypuszcza z dzioba ser, no to Lis oczywiście bierze ten ser e, i zostawia tak. tego kruka. Dzięki przykład. I to jest i, e, w, w wypadku Lecha Kaczyńskiego po prostu jechanie mu po ambicji. No to, e, to Tusk będzie ci rządził, gdzie masz latać, to jakiś tam Knypek, le, ledwo kapitan, czy tam inny major będzie ci mówił... E, nie, ma, nie możesz wylądować, to co on ci no i w ten sposób panowie doprowadzili do tego, że panowie sami, to trochę, trochę jak w tym żarcie, który mówi o narodowych przypadłościach różnych nacji, druga wojna światowa, samolot się chyli ku upadkowi, tak to, w nie, może nawet nie druga wojna światowa, bo to zdaje się było, że jakiś samolot ONZ-u na T 70, no więc eksperci ONZ-owscy, no i trzeba, trzeba ich skłonić do tego, żeby się dobrowolnie... Nie, Wyskoczyli z tego samolotu, żeby była większa szansa dla innych, żeby przeżyć, no i idą najpierw do Holendra. Mówią, żeby wyskoczył, on mówi, że nie ma zamiaru wyskakiwać, no ale tłumaczą mu, że tak wypada, no bo jak tak wypada, no to Holender skacze. No z Niemcem, no to idą do niego, mówią mu, że tak wypada, to ma to w nosie, ale mówią mu, że taki jest rozkaz. No to Niemiec skacze. Ta sama historia z Francuzem, on ma w nosie rozkaz, ma w nosie, że tak wypada, ale jak się mu wytłumaczy, że taka jest moda, no to Francuz skocz. No więc idą do Polaka i tu ani moda, ani odwołanie się do etyki, ani wydanie polecenia nie działa, ale w końcu jest tak, to co, nie wyskoczysz? Jak to? Ja nie wyskoczę? I to, jest, to jest, szanowni państwo, takie właśnie jechanie po ambicji. Jarosław Kaczyński będzie sobie dziś wspominał, zresztą mówi się o tym, że jest dosyć ciekawa, wiewiórki mówią, że jest wyczuwane napięcie, bo ma się na grobie spotkać z Andrzejem Dudą i podobno jest kombinowanie, kombinowanie, żeby jednak się nie spotkać. Pamiętacie Państwo, to są 75. urodziny. Ja tam przypomnę takie, takie, taki głośny cytat z Jarosława Kaczyńskiego, który opowiadał w paru wywiadach, jak to sobie wymyślił, że będzie rządził, mając lat 12, że premierem chciał zostać, mając lat 34, a władzę oddać, mając lat 91, no to czyli w roku 2040, i że to jest taki mniej więcej horyzont jego. Czasowy. Kaczyński dziś opiera się o ludziach, na ludziach, którymi no, w mojej ocenie nie powinien już mieć możliwości powrotu do władzy. On ta władza, ja przypomnę, spadła na niego w 2015 roku dzięki i wsparciu z zewnątrz. To jest e, dzięki tej aferze e, taśmowej e, i także dzięki temu, że wówczas przy sterze władzy e, była Ewa Kopacz. E, niestety, decyzja Donalda Tuska o wyjeździe do Brukseli i pozostawieniu sterów partii właśnie pani Ewie okazała się mieć tragiczny skutek w postaci ośmiu lat rządów. E, Jarosława Kaczyńskiego. Tam naprawdę niewiele brakowało, żeby wybory wygrał Komorowski. Niewiele brakowało, żeby Platforma utrzymała władzę. PiS by wygrał wybory w 2015 roku, ale można było naprawdę przy, na, przy niewielkim nakładzie pracy stworzyć coś na kształt kordonu sanitarnego. Natomiast po przegranych wyborach w maju 2015 roku, kiedy Andrzej Duda był już takim prezydentem elektem, na ówczesny obóz władzy padł po prostu blady strach i zrezygnowanie. Tam po prostu nie było nikogo, kto by zebrał te oddziały do walki. Były tylko takie próby betonowania się, no, ustawiania się Żałosne. Wracamy do Jarosława Kaczyńskiego. Jest to przede wszystkim człowiek małostkowy, człowiek, który nadużywa władzę. On na przykład nie uważa niczego złego w to, że, będąc nawet szeregowym posłem, potem jakimś tam wicepremierem, że on sobie zamawiał dosie, na przykład moje lub Tomka. On po prostu e, uważa, że e, to jest taki atrybut władzy, że możesz sobie po prostu. On najbliższych, najbliższego swojego otoczenia zamawiał sobie dosię. E, e, tylko tak, nie tak, powtarzał. Ale tak, ale chodzi o to, że, e, tak. że on uważa, że ma, mając władzę, może sobie tak. po prostu. Dobra, to Dawid, dajcie, to, co, co wy tam służby macie na tego Pińskiego i Schweigerta? E, do... zobacz, zobacz, co zrobił Kaczyński, przecież Kaczyński doskonale zdawał sobie sprawę z raka toczącego jego firmę, bo to nie jest partia, to jest firma, ukochaną firmę, ukochane dziecko, czyli nepotyzmu. Nepotyzmu, korupcji, złodziejstwa. I on patrząc, że radykalne działania mogą zaszkodzić, mogą mieć mniejsze poparcie, może mieć jakieś wewnętrzne problemy w tej partii, on to zaakceptował. Nawet kosztem tego, że ci ludzie zadziałali wbrew niemu. W innych sytuacjach zobaczcie, on za jakiś najmniejszy sprzeciw potrafił ścinać głowy. No tak oczywiście, nie dosłownie. I zobaczcie Państwo, a tutaj on potrafił przeprosić posła Czarzowskiego. Ale Czartorskiego zobacz Czartorskiego to. Czartorskiego Czartorskiego. Czartorskiego. Nie miał z tym problemów. Wyszedł, on nie miał problemów. A to tym, przypomnijmy, że oni dalej wiesz, zacznijmy, to... kochanki, a... dzieci. Arkadiusz, Arkadiusz, Arkadiusz Czartoreski to facet, który był inwigilowany przez CBA, którego CBA e, dokonało tam przeszukań u niego, był rozpracowywany i on sobie po prostu zażyczył przeprosin i Jarosław mu te przeprosiny dał nie wiem, powiem tak, bez żadnego trybu. Ja to, dla nie, to nie było problemu dla niego. Ja wiem, czy Tomku nie było problemu, e, natomiast no, to rzeczywiście było e, szokujące. Ja e, przypomnę też zachowanie e, Jarosława Kaczyńskiego względem Marcina Mastalerka, kiedy Mastalerek pokazuje ludziom, że Jarosław do niego dzwoni, a on nie odbiera, no to wiecie Państwo, no żart jak żart. Chodzi mi o. Koniec z karierą. Tak. To jest, to jest po prostu Jarosław natychmiast ukarać, zaorać. To jest tak, że on, on potem, być może gdyby Mastalerek poszedł do niego, poczołgał się po prostu. Grubi. Tak, tak, to być może Jarosław by dał mu drugą szansę, tylko, że to jest ten taki moment, że trzeba paść na kolana, być może nawet dosłownie. Ja, szanowni państwo, aż się boję, ile, ile w tych opowieściach rewiurek, jak, jak wyglądają przeprosiny, to są żarty. Nie, nie możemy a, tego państwu naprawdę... Nie ale nie ale a ile, ile to są żarty, a ile, a ile jest tym, a ile jest tym prawdy? Natomiast, no Jarosław po prostu lubi ludzi, jak się ludzie samo poniżają wobec niego, ja przypomnę jego wy, wyniesienie i pozostawienie w polityce przy korycie naprawdę wyjątkowej kreatury jaką jest poseł Łukasz Meiza który no człowiek który chciał zarabiać na nieszczęściu dzieci i rodziców którzy, którzy są świadkami tego jakich dzieci umierają i sprzedawać im jakąś nadzieję za gigantyczne pieniądze on nawet ma takie przesłanie do nas, takie ohydne, bo on mówił, że tutaj włączał w to religię i mówił, że Panu Bogu naprawdę jest, jest, jest dużo, dużo bliżej, i dużo, bardziej się cieszy z tego, jeżeli jeden czy dwóch grzeszników się nawróci, niż, niż... Tak, jak to... duża ilość jego wyznawców. On to mówił. On powiedział później dokładnie. To... Nie, bo on miał taki moment, Szanowni Państwo, tak. w 2022 roku, tak. gdzie on myślał, że z nami się dogada, to znaczy, że że my się... Nie dojeżdżają do nas pieniądze, które oferuje naprawdę. Tak, tak. nie. Znaczy był taki moment, że po prostu jemu się wydawało, że jesteśmy na najlepszej drodze do osiągnięcia nici porozumienia z nim i on sobie będzie po prostu y, miał, y, że z, z jego wrogów za, 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 zostaniemy jego sojusznikami. Oczywiście znaczy na, na głowę upadł. Natomiast y, y, Kaczyński jest facetem, który... Y, żeby kogoś promować y, musi mieć tego człowieka zachakowanego. Tak. kiedyś czyli musi kiedyś y, 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 przeszedł, to był rok bodajże 2009 y, y, chyba jeszcze chyba jeszcze Lech Kaczyński żył jeden z ludzi y, Związanych z. Tak, to był Lech Kaczyński żył, bo to właśnie on był związany z Lechem Kaczyńskim. Z tego, tego pyta się mnie na takiej kawie, którą żeśmy prowadzili, o kiedy ja byłem komisarzem politycznym koalicji Platforma Dawni Politycy Ligi Polskich Rodzin w TVP, czyli, krótko mówiąc, trzymałem tam władzę. Prowadziliśmy e, rozmowy e, no, oczywiście z wrogami, e, czyli właśnie z e, przedstawicielami e, ówczesnej opozycji, e, więc spotykałem się i tam właśnie słyszałem taki tekst: ty słuchaj, ale czego ten koń hmm. tych nas tak nie lubi. No więc ja mówię, słuchaj, no ale ty byś, e, mówię, postaw się na jego miejscu. No, mówię, że gdyby on ma świadomość tego, że wyście go przecież szpiegowali, podsyłaliście prowokatorów i on mówi, że plan był taki, że najpierw miał mieć Lech Kaczyński 10 lat, czyli dwie kadencje, potem Jarosław 10 lat, dwie kadencje, a on, Roman Giercek, w międzyczasie 10 lat w więzieniu. No więc oni mówią nie, Janek. Po prostu mówię, że to nie o to chodziło. Chodziło o to, że on strasznie imponował Jarosławowi. Kompetencją, językami tego. I Jarosław chciał z nim nawiązać współpracę, ale żeby nawiązać, musiał to znaleźć po prostu. Tak, bo inaczej nie miał komfortu. On po prostu, że musiał, musiał znaleźć po prostu materiał kompromitujący. Więc... 24 godziny musi skończyć karierę człowieka, mieć tak. możliwość. Więc, więc, te... więc po prostu więc ten atak na Mercenasa Giertycha, bo tym mało osób o tym wie, że w latach 2006-2007 nielegalnie inwigilowany był nie tylko Lepwer, ale również Giertych i jego otoczenie, bo Jarosław Kaczyński po prostu szukał haków, po prostu to towarzystwo od Giertycha okazało się być dużo bardziej, po prostu trudniejsze do zaczepienia. Niż ludzie po prostu nie, nie dało rady tam zbudować. Tam doszło nawet w pewnym momencie już do takiej desperacji, że wysyłano już z łapówkami księży, że skoro nikt nie chciał brać kasy tam, no to wysyłano na przykład księdza, że no to może słuchajcie, skoro wy, sam, wy nie chcecie, skoro wy, wy nie chcecie, to. To, 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 to może dacie. Pozwolicie zrobić Kościołowi. Tak, tak. tak, że my że kogoś. Tak. I, I te ktoś właśnie, szanowni państwo, zastanawialiśmy się, jak zatytułować ten materiał. 100 lat nie ma takiej kary. W, w, no, w polskim kodeksie karnym. Dożywocie, ja myślę Tomku tak zupełnie serio, że pewnie w jego wypadku do każdy wyrok kilkunastu lat więzienia jest dożywociem. Jemu się należy ten werdykt chociażby za zamach stanu, bo on dokonał zamiany ustroju niezgodnie z prawem. I co, że było śmieszniej, jeszcze się sam do tego przyznał publicznie. Za się... działania w związku z COVID-em. To są już rzeczy ewidentne, bo nie musiało być tyle ofiar w Polsce COVID-u, a on pozwalał na grabież. Teraz to śledztwo, które na szczęście wszędzie, prokuratura okręgowa w sprawie tych zakupów dokonywanych i to śledztwo przeciwko przeciwko Morawieckiemu i Dworczykowi, no szanowni Państwo, trzeba doskonale, znaczy tr trzeba dokładnie zrozumieć. Czego dotyczy śledztwo? Pomyślcie, dwóch niezwykle ważnych ludzi w państwie, czyli premiera i jego no, prawej ręki, najważniejszej osoby, pana Dworczyka, którzy wykorzystywali taką tragedię do tego, żeby no, wspomagać swój, swój budżet, żeby pomagać ludziom związanych z nimi politycznie, no co, coś ohydnego, bo y, można śmiało y, powiązać te działania z tymi ofiarami podczas COVID-u, które nastąpiły w Polsce. Naprawdę te, według różnych szacunków jeden z szacunków to jest 250 tysięcy tych niepotrzebnych ofiar. Szanowni Państwo, y, Pomyślcie sobie, to jest według też niektórych szacunków takie, taka ilość ludzi, które, które, ludności, która zginęła w powstaniu warszawskim. To jest coś niesamowitego, że Jarosław Kaczyński stworzył taki mechanizm, że w Polsce mogło coś takiego zaistnieć, że taka motywacja nie była przez nikogo ukarana. Kaczyński, który chce być tym wzorem moralności, pozwala na te wszystkie historie. Ja już, wiecie Państwo, tak yy, mogłem się w stu procentach zorientować, kim jest Kaczyński i się z tego śmiałem. Państwo też o tym mówiliśmy. To jest taka drobnostka, gdzie Kaczyński jest niedouczonym człowiekiem i Kaczyński mówił o tej Maksymie Łacińskiej, civis pacem parabellum, to znaczy chcesz pokoju, szykuj się do wojny. I Kaczyński zmieniał tę maksymę w sposób bardzo, taki istotny, mówiąc: Chcesz pokoju, szykuj wojny. To tutaj to, to jest, wiecie Państwo, to, to, jest, to jest radykalna zmiana. Kiedy sobie żartowałem, Janek sobie z niego, z niego żartował, on z takim, nie wiadomo dlaczego, jakimś uporem maniaka, dalej mówił, przedstawiając tę swoją wersję. Proszę Państwo. To było tak czytelne, to było tak śmieszne, żeśmy sobie z Jankiem tak żartowali. On do Janka również miał tego różne wycieczki yy, dotyczące, dotyczące yy, między innymi, że yy, przyjaźni się ze mną, a ja jestem jakimś potomkiem ludzi z KPP i tam jakieś historie strasząc nas, że wylądujemy. Janek też będzie, zamknie nas w kontakcie. Szanowni Państwo, to, to było śmieszne, to było żenujące, ale przy okazji używał wszystkich swoich działań i tych ludzi. No, Janek ma rację, bo, bo mimo tego, że, że, że oni byli na takim poziomie, to oni robili dużą krzywdę takich jak Wąsik i Kamiński. I to jest cały Jarosław Kaczyński. Mam nadzieję, że on już teraz ma jakąś refleksję w tym 75. roku życia, kim on to chciał robić, naprawdę. I, i, i jak on chciał... On, ten... on cały czas... Dla niego jest najważniejsze. to jest o tym, zresztą napisał w tej książce, ja ją parę razy cytowałem, to jest dobra, ciekawa książka, ale zawiera parę przekłamań. Mówię o kluczu do Kaczyńskiego, Roberta Krasowskiego. Ona jest dobra, ponieważ jest tam sporo ciekawych rzeczy. Zresztą Krasowski umie ładnie pisać. Natomiast zła jest, dlatego że Krasowski tam rozgrzesza Jarosława Kaczyńskiego z prześladowania dziennikarzy, z prześladowania rywali politycznych i z chęci budowy dyktatury. Natomiast on zwraca uwagę rzeczywiście na taką ważną rzecz. Jarosław Kaczyński Przede wszystkim chce być szefem partii i to bycie szefem partii to jest dla niego, to jest klasyczny pierwszy sekretarz. On żyje w takim świecie, w którym, w którym rozmontowanie komunizmu dla niego to mu rządziło gigantyczną przykrość, ponieważ on się idealnie od, od, odnajduje w takim rządzeniu. To się wydaje państwu absurdalne, ale on miał tam jakiś taki jeden dzień w tygodniu, w którym załatwiał sprawy, tak jak załatwia król wiecie państwo w dawnych czasach to było tak skąd się zresztą wzięły te wszystkie tego że raz w miesiącu raz potem coraz częściej pan król książę po prostu dokonywał sądów to zresztą zostało na przykład w angielskim w nazewnictwie sądów to odwołanie się do tego właśnie podwórza, na którym, na którym dokonywano, wykonywano tą sprawiedliwość. Jarosław Kaczyński wyobrażał sobie, że w XX, XXI wieku można funkcjonować w ten sposób, że dobry car Jarosław, Pierwszy sekretarz, nadprezydent, naczelnik. I mu się bardzo podobało to porównanie do Kaczyńskiego, Kaczyńskiego do, znaczy jego do naczelnika. Jego to wymyślił i spróbował zaszczepić ludziom Staszek Janecki. On zrobił taki portret Kaczyńskiego Jarosława, stylizowany na Piłsudskiego podpisem Naczelnik 4 RP. Oni próbowali w ten sposób za, zapładniać ludzkie umysły z tym porównaniem. No tylko to, to, to jest, Piłsudski może nie był specjalnie odważnym człowiekiem, ale jednak był terrorystą. Był organizatorem jakichś napadów, zamachów, otaczał się ludźmi mimo wszystko w jakimś stopniu wybitnymi, wyróżniającymi się. A Jarosław Kaczyński, jak popatrzycie, no to mamy wokół jego najbliższych współpracowników no, Maciej Wąsik. No. Znaczy, powiem Państwu tak: jak można współpracować z kolesiem, który sobie zamontował w gabinecie narzędzie do odsłuchiwania na bieżąco spraw. Tak, wiecie Państwo, to nie jest żart. On miał taki po prostu pulpit, na którym sobie zakładał słuchaweczki i włączano mu na przykład na bieżąco czyjąś technikę. O co chodziło? Na przykład, w czasie kampanii wyborczej w 2007 roku bardzo często siedział, czyli na przykład słuchał dla przykładu jakichś polityków Platformy Obywatelskiej, którzy byli gdzieś tam na przykład na tak zwanych pięciodniówkach i on sobie mógł słuchać, o czym oni gadają, dzięki temu miał wiedzę. Na, na bieżąco. Natomiast no, u niego to nie chodziło tylko i wyłącznie o politykę. To, to, to trzeba mieć, przepraszam, tu muszę użyć wulgaryzmu, trzeba mieć naprawdę pewnego pierdolca, żeby yy, no, no, zajmować się czymś takim, żeby. Yy... O tym mechanizmie mówił Tomasz, Tomasz Kaczmarek. Dokładnie, jak, jak to się bywało? I Ale o, to, o to chodzi. Chodzenie Ale... do Kaczyńskiego i to No te... właśnie, że on, on prywatny. nam opowiadały, że właśnie yy, takim że redaktorem osobistego pudelka Jarosława Kaczyńskiego był właśnie Maciej Wąsik. Że jak, jak Stalin dostał nasze dosie, no to było, że tutaj jest za mało o życiu prywatnym. No ale co oni robią? Nie, no to tak nie może być. Tam coś się musi znaleźć. To, to nie jest tak, że... Nie, nie. To, 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 to coś się musi być. Nie, nie. To jest, to jest słabe. Ja, ja chcę lepsze opracowanie. To są... To są ludzie, wiecie państwo, którzy. To jaki to jest format ludzi, to widać po tej oto książeczce. Tak, Pani tu jest to życie, to jest takie życie towarzyskie i uczuciowe pis. W latach 60. -tych, 70. Leopold Termant, który dzisiaj jest taki może już mało znany, to był taki infantry. Warszawskiego salonu. Człowiek, który się, będąc częścią tegoż salonu, jednocześnie się nabijał z takiego wazaliniarstwa do komuchów, jakby to powiedzieć, tak miał trochę taką, taką wewnętrzną emigrację, i jak wyemigrował w końcu naprawdę z Polski, no to puścił tam właśnie taką książeczkę, krótko mówiąc, gdzie opisał wszystkich znajomych ze wszystkimi ich przypadłościami, będąc częścią tego środowiska. I tutaj można powiedzieć, że pani Izabela Peck napisała taki reportaż z tego, co obejrzała, będąc zafascynowana na samym początku. To tutaj e, Rafał Kubiak, Mandark na X na Twitterze określił, zresztą e, drukarz, e, właściciel drukarni, w której wydrukowaliśmy tę książkę, powiedział, że to, te, że to przypominało takie e, Cezarego Barykę, czyli tutaj mamy no. e, Tera e, Przedwiośnia, który... Słynnej powieści Rzymskiego, który zaczyna jako idealista <noise> I, się, i, się, i się zderza z rzeczywistością, więc pani też zaczęła jako idealistka, a potem to jest takie fajne hasło, które ona tam rzuca w domyśle, że to działało jako biuro, takie pośrednictwo, pracy, praca za seks. Ja, ja cię polecę do roboty, ale najpierw cię przelecę i to jest tak, i to tak sobie z łóżka do łóżka, z ręki do ręki. Zresztą no, trzeba, szanowni Państwo, przeczytać. Jest na stronie tutaj pod, znaczy pod materiałem jest link do... Rosana tak, Kaczyńskiego, bo to się niższym, to się nie różni. No, no, tak. Mechanizmy są podobne. Tak, szanowni państwo, to jest <grychy> hmm. jak tylko powiedzieć. Yy... Różni no się płcią, tak. tylko tak. To... Tak, bo ale mechanizmy są. Mechanizmy są dokładnie. Tutaj pa, pa, pani, pani za obsługę, obsług, o, 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 że tak powiem, opisała tą część heteroseksualną opisu. W każdym razie na tlatek, które chcieliby zamówić za granicę to capitalbook.com.pl a ja polecam no. Naszą stronę to dla tych, co chcesz, chcieliby w Polsce. To jest pierwszy link hognot.pl. No i oczywiście historia na weekend. To są dwa moje teksty. Jest o imigrantach, którzy byli uchodźcach, którzy byli w XX wieku używani kilkadziesiąt razy jako broń. Chcecie państwo się dowiedzieć. Yy, 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 bo to nie jest to, co się teraz dzieje na polskiej granicy. To nie jest żadne nowo. To jest po prostu standardowy już, standardowa metoda walki politycznej. Yy, oprócz tego jeszcze mój tekst o kłamstwie inflacyjnym też jest yy, Warto to przeczytać. PiS, gdyby ludzie rozumieli, co to jest inflacja, to PiS nie miałby 30%, tylko miałby naprawdę gigantyczne, mieliby problemy, oni by sami pakowali się do więzienia, żeby ludzie ich po prostu nie pozabijali. Ludzie po prostu nie rozumieją, jak dużym złodziejstwem jest inflacja, którą rozbują celowo rząd Morawieckiego, Kaczyńskiego, Glapińskiego, Tomku. Panie Jarosławie Kaczyński, w związku z tym, pan no, Jarysław po 17.30, w związku z tym, że dzisiaj pan ma te urodziny, skończył pan 75 lat, chciałbym inaczej, chciałbym pan coś polecić. Niech pan obejrzy. Wczoraj oglądałem taki. Świetny reportaż dotyczący sobie słowa zasady. Człowieka, który skończył 90 ponad 90 lat yy, i wystąpił jeszcze w rajdzie safari. Rzeczywiście, no, nie skończył tego, tego rajdu. zabrakło mu 3 kilometrów. Ale o co mi chodzi? Chodzi mi o to, nie to, żeby, żeby pan jeszcze był w takiej formie i pan sobie radzi intelektualnie, ale pan, co Tam był pokazany, taki piękna relacja sobie sława zasady z żoną Ewą. Cała, całożyciowa relacja. I tak patrzę na Pana, że ta część elektoratu pozwoli się nabrać takiemu człowiekowi jak Pan. Pan nikogo nie kochał. Pan jest samotny. Pan kochał tylko siebie. I ci ludzie dalej chcą... Ten mit Pana kultywować, Pana, który no, sam Pan wie, jaki Pan jest. Pan jest samotny, Pan, pan jest zgorzkniały, Pan jest wredny, Pan tylko szczuje. Jak niech Pan porówna sobie tą relację, jak ludzie w życiu mogą długo funkcjonować i jak to wygląda? może być zupełnie inaczej. I ja rozumiem, dlaczego na całym świecie u nas jest to dziwne. Jednak ta sfera osobista jest niezwykle ważna do tego, żeby kandydaci na pełnienie tak ważnych stanowisk musieli, musieli być no, przez prześwietlani przez, przez społeczeństwo. Bo wie pan, no, jednak to, że, że u pana było to tabu, no to to jest ta ochyda. Pan jest takim samotnym człowiekiem, który szczuje i nas wszystkich... no Zatruwa jadem. Niech pan już kończy, panie Jarosławie, naprawdę. 75 lat, i chwacit, jak to mówił Wasin. do więzienia, panie Jarosławie. Do więzienia. No właśnie, a Państwu mówimy do zobaczenia. No i Jarosław, oczywiście, dożywoczy. I nie życie, tylko nie, nie koniec życia, panie Jarosławie, tylko koniec już tego dręczenia nas. A no. dalej tam, gdzie pan się nie znaleźć. No właśnie.